Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, na którym pokażę Wam pewne... Dosyć niezłe spostrzeżenie od pana M1, które według mnie jest dosyć ciekawe. Także zapnijcie pasy. No, lecimy do pokazania, ale jeszcze lecimy do pokazania strony Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen naklejek. A jak? Ale essa strona maksymalnie koksuwa. Najlepsza strona do wymieniania swoich skinów do CS, a która mi płaci pieniądze. Wejdź tu. Nie wiem co se zrób. Poszukaj się jakichś fajnych rzeczy. Pewnie znajdziesz. Kod ZON, link w opisie. A teraz spostrzeżenie. Wpiszmy rymery. Zobaczmy. Kapsuły. Złoty 50, złoty 50, złoty 50. Mówimy, kurde, drogo. Jak te rymery w sumie to drogo. I ten spadek, jakby, no niby spory, ale w porównaniu do reszty rynku, nie taki wielki, nie. Trzeba na to, na to, według mnie, przynajmniej tak patrzeć. Jak patrzymy na ramery holo, proszę mi tu pokazać, to one już powinny być w sumie, jakbyśmy względem całego rynku liczyli, to one przecież już powinny za darmo być. Te remery to powinny być za 20 groszy, a nie są, są trochę drożej. W każdym razie, zobaczcie na skalę tych spadków. No to jest tak, przynajmniej ja nie, ja nie patrzę od ATH, tylko od momentu, kiedy można się zac było zaczynać tymi itemami tak realnie interesować, to mamy. W okolicach 50%. To jest gigantycznie dużo. Ja nie mówię, że nie. ciekawe mnie, czy to jest, jest już równowaga. Jeżeli tak, to można tu grać na wahania. Nieważne. Ale to, co jest ciekawe, to jest to, kiedy się porówna ten widok z Antwerpem. W sensie jakby 50, zł. pamiętajcie. 2 zł. Rozumiemy to? Czy to w ogóle jest logiczne? Jakby Antwerp. I RMR dzieli 50 groszy. <noise> Także według mnie to spostrzeżenie, które zapodał M1 z tym tematem, jest niesamowicie dobre. W sensie jest niesamowicie trafne. Bo tu musi. <noise> musi być jakaś równowaga w przyrodzie. Naprawdę. Ja tutaj żartuję oczywiście. To są. To jest gdzieś tam film bardziej humorystyczny, ale... Jakaś musi być równowaga w przyrodzie. Nie wiem, może wygląd nowy RMR naprawdę jest aż tak niesamowity, że ludzie mówią nie, 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 pier... Pi, pi, jebać ten Antwerp, jebać Sztokholm, lecimy Alin w RMRy, to jest przyszłość. Może rzeczywiście naklejki z tłem staną się czymś, yy, co będzie w jakiś sposób unikatowe. Nie wiem, nie wykluczam tego, bo wydaje mi się, że RMR na sorcie 2 naprawdę wygląda ciekawie i jest godne uwagi. Nawet w sumie na tych cenach kupować to też tak jak ktoś chce jakoś mocnym ryzykiem polecieć, no bo wydaje mi się, że Paryż, promocja Paryża na RMR-y, oj, gdy, gdyby tam miała wpływ, to już totalnie, ale myślę, że może nie mieć, więc tam jest jeszcze możliwość, może inwestowania nawet, nie, w te rmr -y. Nie mówię tak, nie mówię, nie, ja mam zainwestowane, to liczby mnie same zweryfikują, nie, ale. Antwerp dzisiaj względem remerów, no to jest przepaść, jeżeli chodzi o wygląd, a cenowej nie ma, co jest dosyć interesujące. Za nie wiem, jak się to prezentuje, bo niby się wydaje, że RMR-ów i było mniej kapsuł, w sensie było mniej jakby różnych typów, że tutaj mamy 7 kapsuł, tam mieliśmy 3 kapsuły, więc jakby te. Trzy kapsuły musiały być mocniej wykupowane, ale szczerze, jak widzieliśmy, supply e z Antwerpu, i do tego jeszcze jakie są dzisiaj, to i tak wydaje mi się, że walka może być całkiem wyrównana między tymi dwoma eventami. Tym bardziej na dzień dzisiejszy, gdzie Remery miały dłuższy okres eksploatacji, a w tym momencie jeszcze będą miały gigantyczną naklejalność. No bo jednak mimo wszystko trzeba Source 2 doliczyć. No też ceny, jakie są, takie są. Także ciekawie w którą stronę w ogóle to pójdzie. Czy rzeczywiście to spostrzeżenie, które zakłada, że Antwerp jest za tani, ma sens? Czy może totalnie będziemy mieli odwróconą e, sprawę z całym rmr -em? Będziemy mieli totalnie, wiecie, no, no na opak wszystko się wyda, że będziemy mieli rosnące RMR przez Sorsa 2, Kurde, no gdybym miał szczerze, gdybym miał powiedzieć, musisz stawić na jednego long terma ale na, je, na jednego, który zrobi największy procent zwrotu w przeciągu roku, a nie dwóch lat. Jak mówię, mówimy o dwóch latach, to bym stawiał coś właśnie z mm, Sztokholmu albo Antwerpu. Tak myślę. Jakbyśmy mieli stawiać na dwuletni longterm, ale jak st mam stawiać na rok, kurde, te bro Broken Fungi holo i RMR -y, najbardziej. Mimo wszystko, nie, mimo wszystko, jakby ciekawi mnie ten popyt na CS-2, to jest jedna z najciekawszych informacji, według mnie, jakie będzie można grać tylko i wyłącznie. Bo, kurde, informacja sama w sobie, że remery zostały zmienione, tak bardzo to wybiła. I według mnie, wybiła to nawet w miejsca tego popytu. Więc ciekawi mnie jak to długoterminowo się rozwiąże. W każdym razie ten film ma, nie ma odpowiedzieć na pytania, ma je zadać. I zadaje pytania. Co myślicie? Że pierwszy podskoczy Antwerp i on się będzie mocno wybijał ponad RMR-y? Czy to RMR-y uzyskały pewnego rodzaju stabilność cenową? której im wcześniej... Znaczy one miały ją, tylko na dużo niższym poziomie, po prostu ten poziom został podwyższony. Wyjdzie CS2, zacznie się wyklejanie tych RMR-ów, bo one są mega ładne na Source 2, kosztują grosze i najzwyczajniej w świecie z czasem te RMR-y będą tylko i wyłącznie drożeć razem z Antwerpem, ale dysproporcja się totalnie zatrze. I będziemy mieli jakąś sytuację, gdzie udział, tak jakby procentowy, remeru i antwerpu będzie bliższy temu niżeli ten, ten, który widzieliśmy przed samym Paryżem. Dajcie znać, co uważacie. To na tyle. Trzymajcie się i Yo!